Panie przewodniczący, panie profesorze, bardzo dziękuję za zgodzenie się na to, żebym wystąpił teraz, a nie jutro. Ze względu na to, że jutro mam ważne posiedzenie na uczelni dotyczące przyszłości. Ustawa 2.0, restrukturyzacja uczelni. Trochę to związane z tym, co chcę mówić, mianowicie o przyszłości. Proszę państwa, pan profesor Niżnikowski, proponując mi ten temat, spowodował niezły szum w moim rozumie, bo o czym mówić o perspektywach, to jest no troszkę jasnowidztwo, wróżenie, ale przede wszystkim temat niezmiernie trudny. Postaram się zainteresować państwa moją wizją tego, jak będzie wyglądał zootechnik w 2050 roku. Pan profesor Horbańczuk i inni koledzy tutaj mówili o bardzo dużo o wyzwaniach przyszłości. Ile będziemy musieli produkować mięsa, mleka? I na tym tle, czy dalej ten zootechnik to będzie taki sam zootechnik, jakiego teraz kształcimy na uczelni? Proszę państwa, żeby podołać temu zadaniu, trzeba faktycznie sporej wyobraźni. Bo jak mówił Einstein, logika zaprowadzi cię od punktu A do punktu B, ale wyobraźnia może zaprowadzić cię wszędzie. Pozwólcie państwo więc na trochę moich indywidualnych, na pokazanie państwu moich własnych pomysłów, które wynikają z mojej wyobraźni. Chciałbym państwa zainteresować odpowiedzią na trzy najważniejsze pytania w moim przekonaniu. Mianowicie, czy będzie potrzebny zootechnik? Jeżeli będzie potrzebny, to jaki? A jeżeli będziemy już wiedzieć jaki, to jak w przyszłości przygotowywać do zawodu zootechnik? A propos, zawód zootechnik, do zawodu zootechnik brzmi dość brzydko gramatycznie, no ale niestety już z tym nie można nic zrobić. Niech tak będzie, do zawodu zootechnik. Proszę państwa, perspektywy dla tego zawodu. Czy będzie potrzebny zootechnik? Odpowiedź jest jednoznaczna. Tak. Dlaczego? Dlatego, że dalej będzie nam potrzeba produktów pochodzenia zwierzęcego. Obserwujemy od wielu lat, wraz ze wzrostem populacji, coraz większe zapotrzebowanie na białko zwierzęce na jedną osobę, no i w całości globalnie. Szczególnie zwracamy tutaj uwagę na wzrost populacji bydła, kóz i drobiu. W mniejszym stopniu dotyczy to wzrostu populacji świń. Produkcja zwierzęca w ramach całej produkcji rolniczej stanowi praktycznie ponad połowę wartości ekonomicznej, więc nie sądzę, aby stało się w przyszłości coś takiego, żebyśmy z tego zrezygnowali. Więc będzie zawód zootechnika, bo będzie na niego zapotrzebowanie. Natomiast to zapotrzebowanie w kontekście tendencji światowych niestety będzie zapotrzebowanie na produkty odzwierzęce, w związku z tym na pracowników to realizujących. W świecie szacuje się, już dzisiaj o tym mówiliśmy, że to będzie wzrost o około 50%, ale niestety zauważcie państwo, że kraje, które charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju, a my do takich krajów się zaliczamy, niestety ten wzrost będą miały zdecydowanie mniejszy. Więc jeżeli będą miejsca dla zootechników, mówiąc globalnie, to w Afryce, w Południowej Ameryce, w Ameryce Środkowej, niekoniecznie w krajach rozwiniętych. Proszę państwa, dzisiaj jesteśmy w tym mniej więcej miejscu, pobieramy około 2700 kilokalorii energii metabolicznej dziennie. Przewiduje się, że w 2050 roku będziemy jedli więcej i produktów zwierzęcych, tutaj macie państwo mięso, również produkty mleczne, będą stanowiły dalej bardzo pokaźną część naszego menu.
I prawdopodobnie, może nawet ze względu na to, że społeczeństwa również się bogacą, a więc będą mogły kupować produkty pochodzenia zwierzęcego, może te wartości, czyli 33% pokrycia na białko, 17% pokrycia na energię, może w przyszłości będą większe. Zwiększać się będzie również liczba zwierząt, bezwzględna liczba zwierząt. W tej chwili mamy, proszę Państwa, no, szacunkowo może to być nawet wzrost o 20-30%, jeżeli chodzi o populację bydła, znaczący, prawie dwukrotny wzrost populacji drobiu, a więc z pewnością będzie obiekt do pracy dla zootechnika, bo wzrośnie również liczba zwierząt. Tak jak powiedziałem, proszę zauważyć, są takie prognozy, że będzie zwiększona liczba krów, będzie, proszę Państwa, zwiększona liczba drobiu. Niestety, Władku, mówię tu do profesora Migdała, nie będzie takich tendencji w świniach, ale pewnie będą smaczniejsze, czego Tobie również życzę. Jeżeli popatrzycie Państwo na słupki, może z daleka nie do bardzo to widać, popatrzylibyście Państwo na Północną Amerykę i Europę, niestety te słupki nie idą w górę, tylko te słupki stoją. Czyli niestety w Europie, w krajach rozwiniętych, raczej przewidujemy stagnację. Czyli to nie jest zbyt korzystne dla prognozowania zawodu zootechnika. Proszę Państwa, a więc wzrośnie liczba zwierząt, wzrośnie zapotrzebowanie na produkty zwierzęce, ale... I tutaj patrząc na ale, musimy popatrzeć, jak wygląda rynek pracy w rolnictwie w ostatnich latach. Na przykładzie kilku krajów, Anglia, Holandia, Francja, widzimy bardzo wyraźny spadek osób zatrudnionych w rolnictwie. Bardzo wyraźne zmiany, mniej więcej, tutaj jest szersza skala, ale w ostatnich latach te zmiany są bardzo gwałtowne. Tutaj macie Państwo dla przykładu ilość osób zatrudnionych w rolnictwie w Anglii, w Walii. Czyli możemy powiedzieć, że te tendencje są no, dość wyraźne i jednoznaczne i praktycznie trudne do odwrócenia. Proszę Państwa, mamy dzisiaj na przykład w produkcji mleka większe stada, mamy mniej farm i mamy mniej krów, ale na jednej farmie mamy więcej zwierząt. W związku z tym mamy mniejszą ilość zootechników potrzebnych do obsługi tych farm. Jeżeli zobaczycie Państwo na przykład w Stanach Zjednoczonych 32% farm, to były farmy, które miały poniżej 30 krów, to tak znacząca ilość, bo ciągle myślimy, że w Ameryce jest wielka skala, ale dostarczało to praktycznie, można powiedzieć, że było to bardzo niewiele wszystkich krów. Natomiast 1/3 farm z wielkością ponad 2000 krów stanowiło aż 33% wszystkich krów. Nie sądzę, żebyśmy mieli taką skalę w Europie, no bo to nie takie warunki. Ale z pewnością powiększanie skali działa przeciwnie do tego, żebyśmy mieli miejsca pracy dla zootechników. Również intensyfikacja produkcji. To jest coś, co działać będzie przeciwnie, czyli będziemy mieli mniej miejsc pracy. Mamy dzisiaj o wiele bardziej efektywne rolnictwo. Więcej mamy niższy koszt na jednostkę produktu, czy mleka, czy mięsa, czy jaj, no ale mamy niestety również i mniejsze zatrudnienie. Na przykładzie znowu amerykańskim, ale niekoniecznie tej Ameryki, z Kansas, Colorado, gdzie są wielkie farmy, ale z Wisconsin, gdzie może są, czy Michigan, gdzie są mniejsze farmy. Proszę zobaczyć, jaki będzie nowy model nowego farmera. To będzie ktoś bardzo dobrze wykształcony, otwarty na wiedzę i bardzo nastawiony biznesowo. Proszę zauważyć, że w tych wielkich farmach, które mają 500 krów i więcej, a przecież mamy i takie gospodarstwa, praktycznie w żadnej nie ma rodzinnego pracownika, czyli są to tylko pracownicy zatrudniani. Niestety z nimi, to jest problem Meksykanów, Puertorykańczyków, w Stanach Zjednoczonych istnieje duży problem fachowości tych pracowników, ale i u nas pewnie z tym też będziemy mieli w przyszłości dużo do powiedzenia. Proszę Państwa, mamy więc wzrosty czy konieczność
czy wzrost produkcji białka zwierzęcego. Musimy mieć więcej ludzi zatrudnionych w rolnictwie, ale tak jak mówiliśmy tutaj już w Europie, niestety w górę, natomiast dużo miejsc pracy może się okazać w krajach bardzo rozwijających się i z pewnością tutaj jest napisane według FAO, że około 200 milionów miejsc pracy będzie potrzebnych w Afryce, również w sektorze rolniczym. Proszę Państwa, które zawody będą w przyszłości dominowały? Z pewnością coś, co ogólnie moglibyśmy powiedzieć computer science. Proszę zobaczyć, zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy praktycznie trzy czwarte to jest z tej dziedziny. Life sciences, przepraszam, niestety nie jest to zbyt obiecujące, bo w tej branży akurat mamy niewielką skalę przyrostu. Więc nie będzie tych zootechników tak dużo potrzeba, bo będą po prostu inne warunki. Świat stawia na komputeryzację, świat stawia na IT i dzisiaj ta mała, mniejsza grupa zootechników przy również wspomaganiu technologicznym może sobie świetnie poradzić z produkcją żywności. Proszę zauważyć, drodzy Państwo, że również wydajność pracy w ostatnich latach bardzo mocno wzrosła. Tutaj jest wykres wydajności pracy w Stanach Zjednoczonych przy zatrudnieniu. Jeżeli zatrudnienie staje się bardziej płaski, ten wykres, a wydajność pracy wzrasta, to działa niestety przeciwko zatrudnieniu. Niestety również, jeżeli popatrzymy na dochód gospodarstw i produkt krajowy brutto na jedną osobę, to rozszerzenie pokazuje tak naprawdę jedną bardzo dużą zależność, że ten wzrost PKB na głowę mieszkańca nie jest uzyskiwany przez pracę ludzką, tylko przez nowe technologie. I to niestety również jest czynnik, z którym musimy sobie tutaj porozmawiać, podyskutować, w którą stronę ma pójść zootechnika. Proszę Państwa, w przemyśle jesteśmy w tej chwili pomiędzy trzecią a czwartą rewolucją przemysłową. Pierwsza to była maszyna parowa, druga to była linie produkcyjne związane z elektrycznością, trzecia rewolucja to były sterowniki, czyli roboty, automaty. Zachwycamy się robotami udojowymi, ale to jest tylko trzecia rewolucja technologiczna. Świat zmierza i już jest w czwartej rewolucji technologicznej, w której interesuje się przede wszystkim siecią i internetem, czyli internet rzeczy, internet wszystkiego, internet połączenia, zintegrowania. I proszę Państwa, na tym tle, gdzie jesteśmy my z zootechniką? Spróbowałem narysować to, w jakiej ewolucji u nas nasza działalność się może znaleźć. Na pewno tu jesteśmy w tej trzecim etapie rewolucji, cyfryzacji, robotyzacji, ale za niedługo z pewnością będziemy tutaj, czyli internet rzeczy, internet wszystkiego, połączenia. Co za tym idzie? Z pewnością o wiele mniej osób będziemy potrzebowali na naszych dużych farmach, farmach tak zorganizowanych. I będą to na pewno zupełnie inni zootechnicy niż ci, o których mówił Wiesiu Sobotka, profesor Sobotka. To nie będzie zootechnik, którego będziemy uczyli, jak założyć uzdę koniowi. To będzie zootechnik, który będzie umiał posługiwać się big data, który będzie umiał integrować dane, który będzie zupełnie inaczej. I teraz pytanie, czy my takich zootechników jesteśmy w stanie na naszych uniwersytetach przygotowywać? I to jest pytanie pewnie otwarte do dyskusji. Proszę Państwa, parę fajnych przykładów, które mogą obrazować, gdzie jesteśmy. Proszę zauważyć, w Norwegii od 2004 roku już jest zabronione otwieranie nowych obór na uwięzi. W 2023 roku nie będzie można mieć obór na uwięzi. 75% norweskich krów jest dojonych robotami. Roboty galopują w górę. Roboty, czyli nie ma ludzi. Proszę Państwa, można w internecie znaleźć, jak będzie wyglądał zakład przemysłowy tak zwany 4.0, czyli firma 4.0. Zobaczcie Państwo, jakie tu są atrybuty. Niektóre rzeczy, ja nawet nie wiem, co to znaczy. Na przykład rzeczywistość rozszerzona. Ale coś takiego będzie.
i będzie tak charakteryzowana fabryka, no to nałóżmy na to, czy będzie tak produkcja zwierzęca 4.0. A czemu nie? Dlaczego tak nie będzie? Mówimy o 2050 roku. Czy to będzie na przykład smart farm? Smart farm 4.0. Ja sobie potrafię wyobrazić taki kurnik. Janku, pewnie ty też. Już są. Jeszcze może nie tak do końca, ale jesteśmy bardzo w przededniu tego. I drodzy państwo, jeżeli bym popatrzył właśnie na branżę i mówię tendencje światowe i w Polsce, one są wszędzie, proszę zauważyć, że to jest powtórzenie, bo chcę powiedzieć, że Polska nie jest, nie mamy żadnych kompleksów, a w drobiarstwie to możemy mieć kompleksy, ale tylko wyższości. I drodzy państwo, popatrzcie, wszędzie powiększenie skali, automatyzacja, robotyzacja, smart farm 4. Wszędzie, wszędzie tu. No może w produkcji wołowiny jeszcze nie, ale a co na przykład, drodzy państwo, w owczarstwie? Przykro, Romku, tu duże znaki zapytania, czy w ogóle jest ta branża jeszcze. Proszę państwa, w koniach nie wiemy. Proszę wybaczyć, to oczywiście żart słaby. Zwierzęta futerkowe, podobny znak zapytania, ale w wielu gałęziach, tych podstawowych, które dostarczają żywności, białka, dostarczają pieniędzy, to jednak już możemy mówić, że jesteśmy w przededniu Smart Farm 4. Na pewno w przemyśle paszowym. Przecież firmy paszowe to firmy produkujące. Również z pewnością dystrybucja materiału hodowlanego i pewnie jego produkcja. I akwakultura wspominana tutaj. To wszystko jesteśmy w przededniu wielkiego rozwoju i Smart Farm 4. Jeżeli tak, to proszę państwa, jaki zootechnik? Bo ciągle zootechnika, zawód zootechnika jest nacenzurowany. Ciągle się mówi, a bo wy intensyfikujecie. Tu wielokrotnie pan profesor Migdał, mój serdeczny kolega, mówił, jak się atakuje, że to źle. I atakuje się również intensyfikację, bo to zagraża zdrowiu konsumentów, bo nie uwzględnia dobrostanu, nie uwzględnia. I pewnie może i w tym trochę racji, ale z tym się będziemy w przyszłości konfrontowali. Będziemy z pewnością w przyszłości mieli takie wyzwania jak za mało zasobów naturalnych dla naszych zwierząt. Pewnie będzie żywność, produkcja żywności konkurowała z produkcją paszy, a na przykład czy kukurydza na paszy, czy kukurydza na biopaliwa. To będą wyzwania również dla naszej produkcji. Bardzo istotna sprawa, o czym już tu wielokrotnie mówiono, o tej tak zwanej carbon constraint economy, czyli co z dwutlenkiem węgla, co z gazami cieplarnianymi. No i wreszcie ruchy konsumenckie. Jeżeli tak, to jaki zootechnik? Proszę państwa, to moja perspektywa. Na pewno wąski specjalista. Nie możemy. Dzisiaj jak tu siedzimy, w Wikipedii pojawiło się tysiące nowych informacji. My nie możemy tych tysięcy informacji przekazywać naszym studentom i uczyć ich samych tych nowych informacji. Bo sami ich nie znamy, mamy dobrze, bo ja tylko uczę żywienia, a innych rzeczy. Wąski specjalista, analityk, dobrze przygotowany informatycznie, na pewno ze względu na bioasekurację, bliżej lekarza weterynarii, pewnie lekarz weterynarii bliżej zootechnika. Wyczulony na problematykę dobrostanu i praw zwierząt, bo tak konsument będzie naprawdę tego wymagał. Rozumiejący problematykę produkcji zwierzęcej na środowisko. W Wageningen bardzo tego uczą. My absolutnie, ja przynajmniej u siebie, na naszym wydziale, nie widzę tak olbrzymiego poziomu troski o to zagadnienie. Drodzy państwo, no i te nowe wyzwania. Nauczenie studentów tego, nauczenie tych zależności. Czy my tego jesteśmy w ogóle w stanie uczyć? Już nie mówię o zasadach bycia menedżerem, czy zasadach znania rynku, praw rynku i tak dalej. To będzie krowa w przyszłości. Polecam państwu świetny artykuł z naszego akcji COST, publikacja w Journal of Dairy Research, o krowie, która ma na sobie 9 sensorów. Nie mówmy biedna krowa, bo to właśnie jest krowa, która pokazuje, co się dzieje w stadzie. Dzisiaj problemem tego sensoru nie jest to, czy ta krowa jest biedna, tylko ile ten sensor kosztuje. Sensor dożywacza kosztuje 450 euro. Za niedługo będzie kosztował 100 euro. Więc zootechnik to będzie ten ktoś, kto będzie musiał umieć te dane z tego sensoru, z tych sensorów realizować, analizować. Tak go musimy przygotowywać.
To jest stado krów z chmurą, z internetem rzeczy, z powiązaniem różnych danych, które będą w komputerze. To będzie kurnik, w którym jest pełno urządzeń, a one wszystkie będą powiązane z sobą. I my takiego zootechnika w 2050 roku musimy mieć na uwadze i tak właśnie przygotowywać. Ale on musi być wyczulony, jak pisze FAO, na właśnie te zrównoważony rozwój, na wykorzystanie naturalnych źródeł, na zmiany klimatyczne i również na to, co dzieje się z prewencją, z bioasekuracją. Celowo nie tłumaczyłem tego, żeby wyglądało to jak dokument z FAO. I na sam koniec, jak mamy przygotować takiego zootechnika? Czy nasz taki, może nawet XIX-wieczny model uniwersytetu do tego teraz pasuje? Ja się nie boję tych słów. Proszę Państwa, na pewno tutaj najważniejsza jest sprawa, bo to bardzo skomplikowane rzeczy, może w mniejszym stopniu szkolnictwo zawodowe, ale przede wszystkim akademickie. Akademickie czy zawodowe. Ja zauważam, przynajmniej na naszym wydziale, na naszej uczelni, bardzo niewielkie zainteresowanie studiami zawodowymi. To tak w ustawie 2.0 trochę obciach przejść na... Jesteśmy gorsi i będziemy uczyć zawodowo. A dlaczego tak jest, kiedy dopiero zawodowe zapotrzebowanie jest na rynku, a akademickie może mniej? Może powinniśmy otworzyć się na uczenie zawodowe i nie traktować, że to jest coś gorszego. Jesteśmy słabszą uczelnią, to będziemy robić zawodowe. No to tak nie można myśleć, bo to zupełnie inne czasy dzisiaj. Dzisiaj naprawdę bardzo wiele nowości uczą firmy. Koledzy, którzy są tu na sali, robią wiele świetnych konferencji, mają więcej pieniędzy na badania naukowe i mają sprzęty, mają aparaturę. Natomiast czy uczelnie są dofinansowane, czy uczelnie mają możliwości uczenia do 2050 roku? Uczelnie dzisiaj, to co powiedziałem, są bardziej akademickie niż zawodowe. Mamy dość mały nabór na studia zootechniczne, a tak wszyscy tutaj przyjechaliśmy z ochotą mówić Quo Vadis Zootechnico. To czemu Państwo zmieniliście nazwę z zootechniki na inne studia? Dlaczego? No bo co, mniej popularne, ale no dlaczego nie bronimy swojego zawodu? Quo Vadis hodowlo i biologia zwierząt, a nie Quo Vadis Zootechnico. Jestem z uczelni o nazwie Uniwersytet Rolniczy. Bo tak naprawdę to w Krakowie nie mamy problemu ze słowem rolniczym, tylko z uniwersytetem. Proszę Państwa, słaba baza jest niestety do nauczania praktycznego i chyba szybko się nie zmieni. No ale co w przyszłości? Z pewnością, drodzy Państwo, to na pewno są te wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć jako zawód zootechnika, ale również musimy przyjąć, że już niedługo będzie i mięso z probówki. Mówimy o 2050 roku. Będą również o wiele więcej tego, o czym mówił pan profesor Horbańczuk. Z pewnością musimy się bardziej, ja wiem, tutaj może nie wszyscy są wielkimi zwolennikami GMO i inżynierii genetycznej, ale nie wiem, czy nie będziemy musieli się bardziej bliżej praktycznie tego zainteresować i wszelkiego rodzaju nowoczesne technologie. To wszystko daje bardzo duże wyzwania do tego, jak kształcić zootechników. Myślę bowiem, że dzisiaj tak zootechnik wygląda. To nie jest ten ktoś, kto nakłada uzdę koniowi, czy ewentualnie strzyże owce, albo to jest ktoś, kto analizuje dane, ktoś, kto tak właśnie pracuje. Może jeszcze i takie obory są w Polsce, ale z pewnością takie są. I dzisiaj, drodzy Państwo, świat się bardzo zmieni. W 2050 roku świat będzie bardzo inny. Nasz zawód będzie również bardzo inny, bo inne będą wyzwania. Dzisiaj już mówiono, co to jest wiedza. Pan rektor wprowadzając mówił nam, co to jest wiedza. Ale tak naprawdę rozum jest czymś, co przewiduje przyszłość. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo. Bardzo interesujące sformułowania, treści. To, proszę Państwa, takie drożdże do naszej dyskusji. I jeszcze chcę uspokoić. Też myślimy nad przyszłością owczarstwa. A osoby zajmujące się zwierzętami futerkowymi też będą się zastanawiały,
co zrobić, żeby one mogły funkcjonować.